Rząd chce przejąć nadzór nad stadionem Skryw w Warszawie. Premier deklaruje renowację obiektu. Stadion od lat popada w ruinę. W dalekiej przeszłości stadion Skry był jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów sportowych w kraju, ale o tym jak daleka to przeszłość świadczy ten widok. To nie jest widok z jakiegoś filmu katastroficznego, tylko jesteśmy w sercu Warszawy. Stadion ma bogate tradycje. Jak mówi premier, trenowali tu Irena Szywińska, Władysław Kozakiewicz i Anita Włodarczyk. Teraz sportowe talenty muszą szukać sobie miejsca gdzie indziej. Nasz najbliższy jakiś porządny stadion jest w Chorzowie. Obiekt skrypopada w ruiny a jego renowacji w trakcie kampanii samorządowej, mówił Rafał Trzaskowski, ale stadion, jak był, tak nadal jest, w fatalnym stanie. Stąd interwencja premiera i nowa nadzieja w trakcie kampanii prezydenckiej. Wyciągamy rękę do Rafała Trzaskowskiego i prosimy o przekazanie tego stadionu, bo za rok ten stadion skra Warszawa będzie miał, będzie przeżywał swój piękny jubileusz stulecia. I na to stulecie chcemy wykonać remont za pana Rafała Trzaskowskiego. I my ten remont wykonamy, jeżeli tylko miasto stołeczne przekaże ten piękny stadion, stadion z tradycjami. Miasto Warszawa, w odpowiedzi na słowa premiera, stawia zarzuty pod adresem stowarzyszenia RKS Skra. Twierdzi, że stowarzyszenie nie chce dobrowolnie wydać obiektu, co, tak twierdzi ratusz, blokuje renowację.